Szkoła w polskiej miejscowości musiała natychmiast podjąć zdecydowane kroki. W najbliższym czasie dzieci nie wrócą do placówki, zajęcia zostały zawieszone do odwołania. Kolejna szkoła nie radzi sobie z panującą epidemią koronawirusa? Do mediów dotarły wyjątkowo fatalne informacje. Rodzice są coraz bardziej zaniepokojeni, sytuacja jest dramatyczna, a może być jeszcze gorzej. Placówka musiała zostać zamknięta, nie było innego wyboru. Zajęcia pilnie zawieszone, szkoła zamknięta, jak donosi Radio Z, u 13 uczniów z Dolnośląskiego Zespołu Szkół przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu potwierdzono zarażenia koronawirusem. Zakażony jest również jeden nauczyciel. W placówce uczy się łącznie 20 wychowanków i pracuje 14 pedagogów. Otrzymanie pozytywnych wyników testów aż u 14 osób wymagało podjęcia zdecydowanych kroków. Natychmiast wstrzymano zajęcia dydaktyczne i wychowawcze do odwołania. Nie wiadomo zatem, kiedy dzieci będą mogły wrócić do szkoły. W chwili obecnej wdrożony został zdalny tryb nauczania. Siedmioro pedagogów przeszło na kwarantannę. Uczniowie są pacjentami oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, przekazał rzecznik Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Michał Nowakowski, cytowany przez Radio Z. Dwa. Trzy. Serwis podaje również, że na dzień 7 października przypadła największa liczba placówek pracujących w trybie innym, niż stacjonarnym od początku roku szkolnego. W trybie mieszanym pracuje 498 szkół oświatowych, a 110 w trybie zdalnym. Pozostałe, czyli 47,8 tysiąca. Działają normalnie. Rodzice są coraz bardziej zaniepokojeni obecną sytuacją w kraju, tym bardziej, że dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby potwierdzono 3003 nowych przypadków zarażenia koronawirusem i stwierdzono 67 zgonów. Źródło: Radio Z.